Zakupiony pośród fal oceanu, Fort Boyard kryje w sobie wiele tajemnic i złoto, które mogą zdobyć tylko najlepsi. Dowództwo w forcie objęli Robert Gonera i Katarzyna Glinka. Pomagają im Passepartout, Paston i Messier Laboule. Wachtę na wieży zagadek trzyma Janusz Weiss. Tutaj każdy gra na rzecz drużyny. Gdy jeden z nich walczy wykonując swoje zadanie, pozostali pomagają mu obserwując jego zmagania na monitorach. Jeśli ktoś przekroczy wyznaczony czas na wykonanie zadania, staje się więźniem Fortu Boyard. Witam was w Forcie Boyard. Kiedy pytają mnie, jakie korzyści płyną z tego, że tu siedzę, mam kłopot z odpowiedzią, bo jak mówią tutejsi, same mury nie grzeją, a i do sklepu daleko. Jest jednak jedna podstawowa korzyść i zaleta z tej sytuacji. Mianowicie taka, że co tydzień poznaję nowych ludzi. Oczywiście również i to, że co rano łowię sobie świeżutkie ostrygi. Ale oto nadciąga już nowa drużyna do fortu. My! Cześć, Robert. Witam was w Forcie Boyard. Jeśli przybyliście tu po złoto, zapomnijcie o nim. Jestem dzisiaj wyjątkowo wojowniczo nastawiony. O, i właśnie w ten oto groźny sposób przywitał was Robert Gonera. Kasiu, grzeczności zostawmy na potem. No właśnie. Teraz chciałbym się dowiedzieć, czy nie brakuje tej drużynie ducha walki. Nie! Nie! No, może nawet nie brakuje, ale brakuje wam na pewno kapitana. Czy macie jakieś podejrzenia, kto nim będzie? Myślę, że silna osoba. On was zna, tak naprawdę wybrał i skompletował waszą drużynę z materiałów filmowych. A mój przyjaciel Paston właśnie go prowadzi. Yes! Jego nie trzeba przedstawiać, jego trzeba zobaczyć. Powiem tylko tyle. Wielokrotny mistrz świata strongmanów. Mariusz Pudzianowski. Mariusz Pudzianowski udowodnił, że 140 kilowagi nie jest przeszkodą w tańcu. Monika Woźniak, sędzia rajdów samochodowych, dziś obrała kierunek Złoto Fortu Boyard. Wojciech Śmigasiewicz, barman, trenował judo i zapasy. Lubi rywalizację, dlatego często bierze udział w teleturniejach. Julita Mlazga. Jej najbardziej ekstremalny wyczyn to wspinaczka bez zabezpieczeń. Tomasz Pajączkowski. Zapalony żeglarz. Biorąc udział w programie, spełnia swoje marzenie z dzieciństwa. Jesteś autorytetem dla swojej drużyny, wzorem dla wielu. Powiedz, czy to cię onieśmiela, czy dodaje ci mocy? Troszeczkę onieśmiela i troszeczkę stawia w takiej pozycji, że nie mogę się poddać, więc na pewno będę tutaj z nimi wojował ostro. Nie będę wam pomagał. Uwaga, musimy zaczynać. Laboule! Gong! Biegnijmy do zadania. To idziemy. Bramę do złota otwiera 5 kluczy. Aby je zdobyć, uczestnicy muszą wykonać zadania i poprawnie odpowiedzieć na zagadki. Czas na wykonanie każdego zadania odmierza klepsydra. Skarbiec, oprócz krwiożerczych tygrysów, chroniony jest przez hasło, które można odgadnąć na podstawie słów wskazówek. Gra rozpoczęła się wraz z uderzeniem gongu. Od tej chwili zegar odmierza 40 minut, podczas których drużyna musi przebyć drogę do złota Fortu Boyard. Za tymi drzwiami nie istnieje słowo nie mogę. Istnieje tylko słowo muszę. Jeśli nie zrobicie tego zadania, nie zdobędziecie klucza. Monika. Tak. Wiesz, że ludzie dzielą się na dwie kategorie. Tych, którzy mają lęk wysokości i tych, którzy się nie chcą do tego przyznać. Do której kategorii należysz? Dla mnie istnieje trzecia kategoria. Ja się nie łapię do żadnej kategorii. Za chwilę będziesz musiała się zamienić w człowieka pająka. Antoine pomoże ci założyć te uprzęże. I za chwilę od ciebie będzie zależało, czy zdobędziecie klucz, czy nie. Jesteś na to gotowa? Jestem zawsze gotowa. Tak? Nie boisz się wysokości? Niczego się nie boję. Czy wszystko jest gotowe? Ja jestem gotowa. Nika? Jak myślicie? Dasz sobie radę? Dawaj. Jona. Hej! Dobrze. Moniko, czas wystartuje, kiedy podejdziesz do okna i przypniesz się do uprzęży. Passepartout? Trzymaj się!
Znam. Dawaj, dawaj, dawaj! Słuchaj, czas start. Mamy za ciebie kciuki, jest dobrze? Idziesz? Czas start, nie? Z czasem masz luzik. Pełka idzie dobrze, dobrze? Naprawdę świetnie. Radzi, spoko, spoko, Orinoko. Malutka. Szkoda, że nas nie słyszysz, ale trzymamy za ciebie kciuki, tak, że trzaskają nam kości. Spokojnie, spokojnie. Jest, 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 jest. Zdaje się, tam już jest klucz? Tak, tam już jest klucz. Jest na klucz! Jest. Mariusz, ty byś odważył się zrobić takie zadanie? No, troszeczkę ciężko było przy moich gabarytach, no to do tej akurat konkurencji ona dobrze pasuje. Tak, 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 dobrze, dobrze. O matko, o matko, to jest chyba trudny moment, trudny moment, trudny moment. Powoli, 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 niech się nie śpieszy, powiedz się, że przerwy są takie pociąganie. Jest, tak, jeszcze tak, masz taki dobry czas, że jeszcze ja tam chyba do ciebie pójdę. Wiesz, jak ty to szybko zrobiłeś, ale teraz powiedz, że nie masz czasu jeszcze. Zrobiłam to tylko i wyłącznie na coś prowadzącemu. Jeszcze mamy czas na kawę. Dobrze. Słuchajcie, świetnie, mamy pierwszy klucz. Biegniemy dalej. Chodźcie. Zasuwamy dalej. Zasuwamy. Fort Boyard jest pełen złota. Twoim kluczem do niego jest SMS o treści wygrana. Wyślij go właśnie teraz pod numer 7298 i wygraj 2000 zł w tym odcinku, a może nawet 10 tysięcy w finale. Ty też możesz zdobyć złoto w Fortu Boyard. Już jest robię. No witam. Niezadowolony, co? Bardzo niezadowolony. Tutaj nie da się nic ukryć w forcie i wiem już, że macie pierwszy klucz. A to dopiero początek. Tak, ale nie liczcie na to, że wam pomoże Mariusz. Pomogę. Przed wami zadania, o których nawet wam się nie śniło. Mariusz, jesteś gotowy? Nie mam wyboru. Paszportu? Czas. Mariusz, start! Trzymaj się! Dobra, ja podskakuję. Słuchajcie, kto stoi koło drzwi, kto podpowiada? Ja znowu. Stań proszę bliżej. To jest doskonałe zadanie dla Mariusza, jak myślicie? Chyba tak. Mariusz, myślimy, że stawisz, ale jest dobrze cały czas. Ile on tego ma? Czekaj, będzie to jest program. Dawaj! Robiłeś już trudniejsze rzeczy! Dużo! Jeszcze troszeczkę! Spokojnie, z czasem jesteśmy luzi! Czas luzik, spokojnie! Jeszcze kawałek, Mariusz! 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 Kawałeczek jeszcze!
Kapeczkę, jeszcze normalnie. Już chyba widzisz ten klucz. Powinieneś widzieć. Jest, dobrze. Tak, Mariusz, dobrze. Spokojnie, dobrze, Mariusz. Bez pośpiechu. No za duża łatka. Wydaje się, że jest chyba za nisko. Spróbuj może trochę... Nie. Musi... Masz jeszcze czas. Słuchajcie, Mariusz musi wrócić. Może trochę podciągnij. Słuchaj, podciągnij. Podciągnij jeszcze, wróć i podciągnij, Mariusz. Wyjdź. Jest, dobra, jest. Jest? Jak nie można zdjąć, to zerwij. Jest! No. Ale powiedz, Mariusz, trudne było? Troszeczkę. Co? A wy wiecie, że jesteście szczęściarzami największymi, że macie właśnie Mariusza w swojej drużynie? Po prostu pokona każdą przeszkodę, ale jednak właśnie zmęczył się. Czyli co? Dali niezłe zadanie. Nie jest źle. Kochani, mamy drugi klucz. Paspartu? Super, biegniemy dalej. Chodźcie. W mojej samotności tutaj na wieży, promyczkiem słonecznym, są cotygodniowe wizyty uczestników zmagań w Forcie Boyard. I właśnie dziś jest taki dzień szczęśliwy, oczekuję gościa. Halo, halo, czy jest tam kto? Jest. Aha, no to świetnie. Proszę cię bardzo. Słuchaj, witam cię serdecznie. Kłaniam się. Zobacz. Oto klucz, na którym całej drużynie bardzo zależy. Będzie twój, jeżeli odgadniesz zagadkę. Jeżeli nie, wrzucę go do morza. Jestem przygotowany. Doskonale, więc posłuchaj. Gdy jest stare, to tym lepsze. Służą mu lata słoneczne. I to trzeba też zrozumieć. Młode musi się wyszumieć. Czas, start. Jest to wino? Tak, jest to wino! Jest! Brawo! Biegnij do twoich. Dzięki. Już się cieszą. Proszę Państwa, ja muszę powiedzieć, że poznali Państwo dzisiejszą gwiazdę naszego programu. Pan Udzianowski, strongman, wielokrotny mistrz świata. Była bardzo przykra historia, ponieważ w pierwotnej koncepcji miał walczyć z tygrysami. Sprawa otarła się o Pałac Elizejski. Francuzi zaprotestowali, my zaproponowaliśmy lwy. Francuzi, że nie. My niedźwiedzie, Francuzi, że nie. W końcu Francuzi powiedzieli, że ewentualnie mogą być wilki. No ale wtedy prezes Telewizji Polskiej powiedział, że to uwłaczałoby godności naszego mistrza. No i sanęło na tych ciężarkach. To banalne po prostu. No ale tak to bywa. Patrzcie, kto jest. Hej! Jest! On wie, co to przewinko! Ale co, ja sięgnąć. No, 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 łapkę się przechodziła, no. Szybciej, szybciej, chłopaki. Julita, nie, jest jesteś gotowa do kolejnego zadania? Jestem gotowa. Dobrze, bo po wykonaniu go będziesz się mogła czuć jak w tej piosence. Zakręcona, zakręcona. Paspartu. Koncentracja. Czas, start. Dajcie znać jak z czasem. Jasne. Doszła do nas. Czasy. Dobra. Dobra. Masz dużo czasu. Dobra. Widzisz, klucz? No, spokojnie, nie wsiadaj tak ostro, nie spiesz się. Naprawdę z czasem jest okej, spokojnie. Rozłóż się tam jak żaba najlepiej. Wy chcieli, żeby robiła to powoli, bo to chyba zdecydowanie zadziała. Po malutku! Trzeba robić bardzo... Środek ciężkości wyczuj! Bardzo powoli, to nie jest proste! Masz czas! Chyba lepiej należąco. Należąco! Należąco! Ciała się dotykaj do tego. Należąco! Spokojnie, cały czas tak trzymaj. Należąco, po malutku. Bardzo spokojnie. Balansuj go dobrze.
Dobrze jest bez przeszkód. Tak jak teraz właśnie. I teraz tak samo, po malutku. Dobrze, żeby patrzyła na klucz, bo wtedy będzie... Patrz na klucz, nie w dół. Jest dobrze, masz naprawdę jest dużo czasu. Nie śpiesz się. Masz dużo czasu. Jeszcze raz. Przylegnij do tej rury i ciągnij się. Spokojnie, przede wszystkim spokojnie. Po malutku, spokój, nie denerwuj się, dużo czasu masz. O, dokładnie, tak bardzo, bardzo dobrze. Tak mówię, bardzo dobrze. Szeroko nogi, tak. Po malutku, nie denerwuj się, dużo czasu jest. Dobrze, super. Szeroko nogi rozłożone, dobrze idzie. Ale miejcie one! Opieraj się swoje stopami, masz buty, które cię przytrzymają. Dobrze, tak jak teraz. A widzisz klucz? Dobrze, tak jak teraz. Spokojnie, jak czas? Masz dużo czasu. Masz czas, o czasie zapomnij. Spróbuj jeszcze raz. Dużo czasu masz. Spokojnie, rozłóż szeroko nogi, obejmuj to tak jak konia, normalnie jakbyś... Ale te nogi mi się nie ślizgają! Dużo czasu masz, nie przejmuj się, idzie! A jak się da, to muszą się ślizgać nogi, a mnie się nie ślizgały. Czy co, nie zmarowałaś dzisiaj niczym? No nie, było posiłku. Było w porządku, jedziemy dalej. Ale, co, ale nie mamy klucza, jestem taka zła. Nie macie klucza, my macie i tak już trzy klucze. Z Mariuszem siłowo zdobyć ten klucz. Jak nie damy tak, to inaczej damy radę. Biegniemy dalej, chodźcie. I tak jest bardzo dobrze, go. I co? Dobra pasta się skończyła? Na chwilę. No niestety, tak to już jest na świecie. Każdy niesie swój krzyż. Moim krzyżem jest pilnowanie złota Fortu Boyard. Wojtek, a ty? No. Co będziesz niósł? Ja ci powiem, co będziesz niósł. Będziesz niósł ciężką kulę armatnią. Możesz ją nieść, możesz ją toczyć, możesz ją zjeść. Ale na pewno nie zdobędziesz tego klucza. Paspartu? No. Czas start. Dobra. Co my tu mamy? Kule. Wyjmij ją przez siłę! Czas masz, dobry! Dużo czasu jeszcze masz! Tak. Czy ma kulę? Wiecie, co masz zrobić? Musisz wziąć kulę na kolana, w siatce, wtoczyć ją pod siatką. Na górę jest taki otwór, tam jest klucz. Nie widzi kuli, więc może kula sobie... Kula jest pod twoimi nogami. Wiem, gdzie jest kula, tylko jak ją wytargać sam. No to, ale nie mi ją i słoń ją na kolana i iść na siłę. Pod siatką musisz ją nieść. Pod siatką przenosić kulę. Dobrze, to robisz i do góry. Tak, bardzo dobrze. Tak, ją po prostu na kolana i tyłem. Jakkolwiek, tak żeby ją przenieść do góry. Weź ją na kolana i tyłem wchódź. Wyjmij ją przez siłę, nie będę jej wyjąć. Nie do wyjęcia jest. Nie. Dobrze. Dobrze ci idzie. Dobrze, jeszcze masz czas. Spokojnie, rób to, co robisz powoli. Dokładnie, bo on musi... Dobrze, dużo czasu masz. Nie ma. Mamy spokojnie jeszcze czasu. Ręka za ręką. Dobrze. Bąbelko. Ręka za ręką, dobrze. Dobrze. Masz jeszcze czas. Masz czas. Ręka za ręką. Bardzo dobrze. Jeszcze masz. Jeszcze próbuj. Daleko jest do tej dziury? Dobra, jeszcze trochę, tak? Jeszcze trochę, Wojtek, jeszcze trochę. Ale on musi mi odzyskać. O, to teraz widzimy, tak? A! Uciekaj! Wracaj! Zostaw! Wracaj! Chodź do nas! Wracaj! Jesteś?
Zostaw. Dobrze, no. nie było źle. Co się stało? A wypadła mi z ręki, niestety. Spokojnie. Ale co, poślizgnęłaś. Ale była taka ciężka. Po tej siatce trudno się szło? Jasne. Nie, całkiem fajnie. Całkiem fajnie. Ale na początku coś nie byłeś się zorientowany, jak nie wiedziałem normalnie, czy ją wytargać, czy nie. Odpowiedź była dobra i okej. Okay. Szkoda, że wypadła. Dobra. Trudno, nie mamy klucza. Biegniemy dalej, bo mamy jeszcze trochę do zrobienia tutaj. Chodźmy. Zadowolony, by nie udało się. Mówiłem wam, że jestem wojowniczo nastawiony. Nic się nie stało! Dobra, skończcie te piosenki. Przed wami bardzo trudne zadanie. Monika, jesteś gotowa? Zawsze. Na następne zadanie? Następny klucz. Załóżcie jej ten pas. Monika, idziesz. Już raz się spisałaś, to jest też na zwinie. Teraz czwarty klucz. Dasz radę? Będziemy trzymać kciuki i będziemy podpowiadać. O, wyglądasz mi na najdzielniejszą w tej ekipie. Dzięki. Chyba ktoś nas obraża. No i już jesteś uwięziona. Teraz masz tylko jedno wyjście. Zdobyć klucz. Paszportu. Czas. Start. No to do wyjścia. Masz dużo, trzymaj. Damy sobie radę. Monitor. Nie widzimy. Monika, coś ciekawego. Po linie odnaleźć klucz, który jest po drugiej stronie. Widzisz klucz? Niech ktoś jej pokaże, czy widzi klucz. Monika, widzisz klucz? Nie widzę klucza. Monika, widzisz klucz? Na pewno jest na końcu liny. Tak, na końcu liny. Idziesz. Idziesz po malutku. Idziesz. Idź wzdłuż liny. Dobra, Monika, widzimy cię. Po linie, dawaj. Dobrze idziesz, Monika, po malutku. Super, to jest winna dziewczyna. Chętka idziesz, dobrze jest. W ogóle się o nią nie martw. Znowu to samo. Idziesz po malutku. Teraz chyba lepiej, żeby zeszła w dół. W dół troszeczkę lepiej, żebyś zeszła. Zmieszczę się tu? Tak, no. Musi się kręci. Słuchajcie, najgorsze. Dobrze, tak jak lina, dobrze. Czas masz, dobry. Dużo czasu jeszcze masz. Co? Dużo czasu, spokojnie, po malutku. Mała, po malutku, nie chaotycznie. Nie się nie pompuje, bo jeszcze ma powrót. Po malutku, bo jest potem powrót nasz, po malutku. To uczosz mnie krępuje tutaj. Idzie lina, tak żeby wiedziała, czy przejść powrót. Dowiedzmy się, tak jak lina idzie. Teraz, jakby tak? To... Pod dołem jest tak, jak lina idzie. Dobra, jest, jest. Teraz dobrze, z nogami się... Trzymaj się! Trzymaj się, nie spadnij, dobrze? Dobrze, malutka. Dawaj. Idziesz, spokojnie. Dużo czasu jeszcze masz. Na górę. Nie uda to zostanie w więzieniu, a tego nie chcemy. Musisz. Jeszcze troszkę. Pilnujmy czasu, ale jeszcze jest dużo masz. Daleko masz klucz? Monika, musisz się pośpieszyć. Mam dosyć. Nie, już zaraz. Tak, ja Monika, porównujesz się troszeczkę. Zbieraj klucz, dobrze. Bierz go. Wejdź po niego, Monika. Monika musi wrócić tą samą drogą. Dobra, dobrze. Wszystko i wracaj, komaluku. No, Monika, słuchajcie, bo jest coraz mniej czasu, ona musi wrócić to samo. Monika, wracaj, zostaw, wracaj! Dobra, wracaj, Monika, ile sił mogę, wracaj! Pełen power! Monika, pełen power! Wracaj! Monika, wtedy szybko, bo zostało 30 sekund! Wracaj, Monika! Monika, 30 sekund! Monika, 30 sekund! 20! Ja muszę wrócić tędy! Dobra, znowu na śmierci! Zostaw, uciekaj, bo mało czasu! Nie mogę tu stąd uciec! Dobra, koniec! Monika, wyciągniemy cię siłą! Nie udało się. Niestety, poza tym tracicie jednego zawodnika i to Monikę, trudno. Laburu zaraz przyjdzie i zamknie ją w więzieniu niestety. Ty biegnij na wieżę. Przyślemy ci paczkę. A my biegniemy do następnego zadania. Monika, zostajesz. W tą stronę. Thank you.
proszę państwa, i znów oczekuję na jakąś miłą wizytę. Ciekawe, kto przybędzie tym razem. Przyznaję, że podglądam zmagania uczestników. Życzę im wszystkiego dobrego. Halo, halo, mam gości. Słuchaj, mam dla ciebie klucz. Znaczy, mam go pod warunkiem, że odgadniesz zagadkę. Uwaga. Jasne. Bo jeżeli nie, to klucz wyląduje w morzu. Bez silnika, mechaniczny, czyżby był wewnętrznie sprzeczny, ułatwia podróżowanie przez rytmiczne deptanie. Czas, start. Rower. Brawo! To jest rower! I wędruj do swoich. Bardzo cię proszę. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Proszę państwa, dowiedziałem się właśnie, że tygrysy Fortu Boyard nie jedzą tranu. To, że lubią tran, to trzeba między bajki włożyć. One odżywiają się uczestnikami tej gry, no tymi, którzy nie zdążą wyjść na czas z klatki. Przykre to, ale prawdziwe. I co gorsza, mam informację, że są głodne. Jak? Ile macie kluczy? Cztery. Ale co z was ubyło? Co się stało? Jeszcze tylko. W więzieniu wylądował. Ktoś? Nie znacie nawet jego imienia? Monika, Monika. Nasza mała. Klucz zdobyła, poświęciła się, ale drugiego nie dała. Przykro. Okej, okay. Julita, jakie są twoje doświadczenia w boksie? Oprócz tego, że pewnie boksowałaś się z myślami, czy przybyć do Fortu Boyard, czy nie? No i jakieś tam doświadczenia. Takie. Załóż te rękawice. Super. I za chwilę będziesz mogła doświadczyć prawdziwego boksu. Masz jakieś wskazówki, dawaj. Paspartu? Monika, pamiętaj. Czas ustawi. Mówcie o czasie. Marek, będziesz podpowiadał. Mówcie o czasie. Gdzie? Gdzie? Mówcie, gdzie? Gdzie ja mam wejść? Wejść na ring. Dawaj, dojść. Pamiętaj. Najpierw ustabilizować. Ustabilizuj piłkę, żeby nie latała. Nie tak szybko. Kroki, kroki. Ustabilizuj kroki. Ona biega na pierwsze. Dobrze. Uspokajaj piłkę za każdym razem. Nie. Uspokajaj piłkę za każdym razem. Dwie ręce i zawsze. Dobrze. Uspokajaj piłkę za każdym razem. Może lepiej bym nie trzymała liny. Uspokajaj piłkę. Linki, uspokajaj piłkę. Uspokajaj piłkę za każdym razem. Od dołu trzymaj ją. Dobrze. Super, super, jeszcze trochę. Mamy czas. Jest czas. Jest czas, nie denerwuj. Nie denerwuj się, uspokajaj piłkę. Dobrze, dobrze, najważniejsze, że ruszę. Dobrze, uspokajaj piłkę, żeby nie latała. Dobrze, uspokajaj piłkę. Dobrze, uspokajaj piłkę. A nie wiem, jak mi narzeczony na tym ciąg. Dobrze, uspokajaj piłkę. Uspokajaj piłkę, oddołu ją. Ale w ogóle się nie denerwuj, bo masz naprawdę kupę czasu. Jeszcze minutę ponad. Dobrze. Oddołu. Dobrze. Jeszcze lufka jedna, dobra. Po malutku, dużo czasu masz. Zakończenie strzał śmierci. Super, mamy następny klucz, mamy piękny klucz. Jak się czujesz? Jest strasznie zmęczona. Bardzo zmęczona, ale słuchaj, ty wiesz, jak zaradziłaś, byłaś genialna. Słuchajcie, chodźcie, nie mamy dobrze czasu, mamy. Chodźcie. Idziemy po jeden jeszcze. Pięć mamy.
niestety. Nie udało ci się. Nie. Komplet mama, teraz się zobaczysz niedługo, jak zabierać ci będziemy. Ile macie kluczy? Pięć. Tomek, Mariusz, stworzycie duet włamywaczy do banku. Mariusz, wydaje mi się, że wyobrażam sobie, że tak właśnie wygląda zamek w drzwiach twojego domu. Także nie będziesz miał z tym problemu. Powodzenia. Paspartu? Słuchajcie już. Czas, start. Naprzód. Dawaj. Bierzemy pas. Spokojnie, tylko bez nerwów, naprawdę. Chodzisz. Tu, ty. Tu. Stoi. Chodzisz? No dobra. Dawaj. Dawaj. Spokojnie. Spokojnie, panowie. Bardzo precyzyjnie i spokojnie. Najważniejsze, żeby którą? Dokładnie, tą dokładnie kręcie, dokładnie. Tak. Dokładnie. To? Nie, dalej. Jedziemy dalej. Po prostu to. Absolutnie nie na siłę. Nie na siłę. Nic na siłę, tylko młodnie. Tutaj jeszcze. Dalej. Dobra. Dobra. O, i jeszcze muszę teraz obracać spokojnie. Dokładnie. Dobrze. Druga. Bardzo dobrze, super. Dobra, ty już jesteś normalnie po drugiej stronie. Spokojnie, do pasu. Najlepiej tak. Najlepiej tak zrobić. Słuchajcie, to możecie przekąsić coś tam, bo normalnie macie kupę. Dobra. Mariusz podnosi, a Tomek ustawia. To nie? Słuchajcie, to jest bardzo, jest bardzo dobrze, niebezpieczne, no, ponieważ w tym zadaniu możecie stracić dwie osoby, więc ważne jest, no co, ty nie, żeby kontrolować czas. Ja tylko przypominam, żebyście kontrolowali czas. Mistrzowie, szybciej! Teraz musimy też użyć jedną technikę. Słuchajcie! Genialnie. Teraz precyzyjnie dopasuj, bo to jest najważniejsze. Nie, tak. Wyciągnąć. Dobrze. Czy on was słyszy w ogóle? Jest, tak, słyszycie nas, nie? Czas jest dobry! Lewo! Słuchajcie, ale to było najtrudniejsze w tym zadaniu? Czy w ogóle coś było trudnego? Zgrać się. Mariusz na początku w lewo, ja w prawo. I troszeczkę silniejszy jest, tak, że go kręcił razem z tym kołczem. Ja się bałam, że ty w końcu, wiesz, przepchniesz po prostu na ten kołczem. To jest klucz, Nika, ja go rozwalam. Było super, mamy 6 kluczy i biegniemy do bramy. Chodźcie. Lecimy. Mamy coraz gorsze wiadomości dla ciebie. Jesteśmy tutaj obecni. I mamy 6 kluczy. Nie strasznie, Ilwa. Nie, to, że jesteście obecni, to jeszcze nie znaczy, że zdobędziecie złoto. Witam was przy bramie prowadzącej do niego. Macie ile kluczy? 6. 5 z nich włóżcie, proszę, do tych zamków. Jest już Labul, który przyprowadził wam więźnia. Macie jeszcze jeden klucz, który możecie zamienić na słowo wskazówkę w urządzeniu, które stoi za Kasią. Chcecie to zrobić? Jasne. Proszę bardzo. Wiesz. Ale to jeszcze nie koniec. Teraz jeden z was musi się udać na wieżę, a cała drużyna ruszy do dwóch przygód, które jeśli wykonacie poprawnie, przyniosą wam kolejne dwa słowa wskazówki. Monika, na wieżę, my do przygód. Paspartu, prowadź! Fundatorem nagród jest producent serii kosmetyków dla mężczyzn Daxman. Co tam? Dzień dobry. Witam serdecznie. No. Zawsze chciałam tu wejść. Witam, kłaniam się. Słuchaj, mam tutaj kapsułę z pewnym przydatnym bardzo słowem. Tak, to może być twoje pod warunkiem, że odgadniesz hasło. Specjalne hasło.
Otóż najpierw trzy wskazówki odpowiednie. W dawnych czasach można nim było napisać list do ukochanej. To jest pierwsza wskazówka. Druga. Wyrwane z ogona pawia jest piękną dekoracją. I trzecie. Leży koło kałamarza. Czas start! Pióro. Tak, to jest dobra odpowiedź. Dla mnie. Tak, bardzo cię proszę. Drużyny. Dziękuję bardzo. No i do roboty. Musisz przejść po tych linach do końca i zdobyć klucz do tej kłódki. W środku jest słowo wskazówka. Wszystko jasne? Banał. Mariusz, banał. Tymczasem ciebie poproszę, żebyś się przygotował do swojej przygody. Biegnij już tam i przygotowuj się do spotkania z wodą. Trzymaj się. Antoine? Mariusz, wymasujemy cię później. No. Przygotuj Julitę. Zadanie rozumiesz? Tak. Czas wystartuje wtedy, kiedy będziesz już na pozycji. Okej, czas start. Dasz radę. Dobrze. Tylko spokojnie. No, słuchajcie, bo jednak te liny są nie tak mocno napięte, jak mi się wydawało przynajmniej. Ale bardzo dobrze idzie. Spokojnie. Bez stresu. Spokojnie. Bardzo dobrze ci idzie, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ej, ona nie jest taka napięta. Oj. Matko, najgorsze masz ze sobą. Uważaj. Uważaj, będziemy się lepiej spokojnie. Lepiej spokojnie. Idzie, idzie. Idzie, to moja matka wybrała swoją technikę najlepszą. Wszystko coraz lepiej. Najgorsze za tobą, Julita, dajesz. Ale widzicie te wykresy na dole? Nie będzie tam do nic, tak? Nie. 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 Że jak się tak mocno przechyla w prawo, to ja mam wrażenie, że jednak... To tak by wiesz? Spokojnie. Julita! 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 No już jesteś tuż, tuż. Już jesteś tuż. Bardzo dobrze. Nie, ale... Idzie, jedzie. Bardzo dobrze. Ekstra, teraz spokojnie. Spokojnie. Spokojnie, wyluzuj chwilkę. Ustabilizuj krok. Tak, 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 tak. A z powrotem już drogę znasz, więc będzie łatwiej. Najważniejsze jest znaleźć balans chyba w tej. Dawaj, dawaj, ale się cieszę, to jest dobrze. Dobrze, dobrze. Julita, Julita, musisz się pośpieszyć, troszkę, bo niestety tracimy czas. Coraz mniej czasu. Julita! Julita, jeśli nie zdążysz, to skrzynka z podpowiedzią wybuchnie. Musisz się śpieszyć, no niestety musisz przyspieszyć. Nie wiemy nic o czasie, nie wiemy, no. Julita, spoko. Spróbuj. Spokojnie. Spróbuj rzucić. Spróbujesz, czy nie? Chcesz się to jest wasza decyzja. Czas się kończy. Bardzo mało czasu. Bardzo słuchajcie, mało bardzo czasu mało jest. Czasu. Rzucić, tak? Bardzo mało spróbuj czasu zostało. Spróbuj rzucić, nie masz wasza rady. Wasza decyzja. Będzie skrzynka za chwilę, wybrzmi. Zaraz, nie musicie... Uwaga, będzie błoto. Z całej siły. Mamy, mamy. Jest, 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 jest. Nie otwieraj. No i... Mariusz, jesteś gotowy? Nie lodowy czy nie czeka, spróbuję. Masz drużynę, która będzie Mariusz? Się w tym dopingować. Wierzymy do zadania. Dawaj, dawaj, pomagamy mu. Trzymajcie do mnie. Może potrzymasz, co? Tak. Jesteś trochę silniejszy. Ta? No, gotowy jestem. Okej, okay, czas start. Jedziesz, jedziesz. Mariusz, 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 Mariusz. Mówię, to trzeba może jakąś metodę obrać, co robić. No, noga. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, spoko. Dobra, i trzymajcie liny. Chodźmy też z łapy. A to nie należy naciskać jakoś, to wtedy nie idzie w górę. Na noga. Najbardziej pomóżcie. Tak jest dobrze, że jest sztywna? Mariusz? Dajesz! Idziesz, idziesz! Dajesz! Dobry sposób! Dobrze, dobrze, dobrze! Dajesz! Chyba Mariusz wybrał dobrą metodę, bardzo dobrze. Bardzo dobrze! Idziesz do góry! Trzymaj, trzymaj!
bardziej naprężona. Lewa ręka bardziej wewnątrz. To jest chyba... Mariusz, dajesz! Tak. Weź nogę. Uda ci się! Mariusz, lepiej, żebyś ręce po prostu nie odłamał. Ciśnij nogą. O, za radę, trzymajcie jeszcze trochę, trzymajcie! Jeszcze trochę! Mariusz robi po swojemu, dobrze idzie! Mariusz, dobrze, super! Świetnie ci idzie! Słuchajcie, to to! Już jesteś, prawie jesteś! Da radę? Da radę! Mariusz! Ale no... chwilę, no powinien sobie odpocząć, czy lepiej nie, jak myślicie? Nie! Mariusz, co się dzieje? Nie dam rady. Nie dasz rady? Nie możesz tak robić, Mariusz, nie możesz tak robić, to spadnie. Nie poddawaj się! Mariusz, nie dasz rady? Pójdź, ja to wspaniał! Dobra, nie możesz tak robić! Mariusz! Chcę się odkryć! Już, spalona! Dobra, możesz stąd. Wybuchła wskazówka, niestety nie udało się, Mariusz. Nic się nie stało. Jest porządku. Mariusz! 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 Mariusz, niestety hasło wskazówka wybuchło, dlatego że złamałeś zasady. Ale powiedz dlaczego, co się stało? To jest za ciężkie dla mnie trochę. Za trudne zadanie. Stary. Nie przy mojej wadze. Nic. Ale wiesz o tym, że w którymś momencie złamałeś zasady zabawy? Wiem. Podziękujcie Mariuszowi za to, że się tak starał. Byłeś super. Świetnie ci szło. Mariusz, my się spotkamy przy bramie. Za chwilę się widzimy. Chodźcie. Lecimy? Czas ucieka, chodźcie. Lecimy. Trzy słowa to dwa za dużo. Fort Boyard jest pełen złota. Twoim kluczem do niego jest SMS o treści wygrana. Wyślij go właśnie teraz pod numer 7298 i wygraj 2000 złotych w tym odcinku, a może nawet 10 tysięcy w finale. Ty też możesz zdobyć złoto w Fortu Boyard. Witam was serdecznie przy bramie prowadzącej do złota. Teraz już tylko pozostaje znaleźć odpowiednie hasło do tego skarbca. Ale widzę, że nie jesteście w komplecie. Ktoś się ociąga. Jest Mariusz! Wracam. Udało ci się tym razem. Dla Mariusza! Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! 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 Dobrze, a teraz się skoncentrujcie. Przed wami chyba najważniejsze zadanie. Chociaż może nie wymaga ono tyle siły, ale na pewno wymaga koncentracji. Kiedy opuszczę te dźwignie, drzwi do skarbca, drzwi prowadzące na ten dziedziniec zaczną się powoli otwierać. Wtedy ruszy zegar. Od tego momentu macie 3 minuty na odgadnięcie hasła przy pomocy słów wskazówek i wyniesienie złota z tego dziedzińca. Jasne. Bardzo ważne, możecie mieć więcej wskazówek zgadując hasło. Wkładając ręce do tych tygrysów, otrzymacie kolejne. Natomiast osoba, która to zrobi, niestety nie będzie już mogła brać udziału w wynoszeniu złota. Wszystko jasne? Jasne. Felindra, schowaj tygrysy! Co otwierasz? Ja. Tylko pierwsze hasło. Pióro. Pióro. Skrzydło. Pióro, skrzydło.
tak? Szybko, 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 słuchajcie, czas lecie, szybko, 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 szybko. Czas płynie, szybko. Szybciutko, 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 szybciutko. Brama jest już otwarta. Taka odpowiedź. Jajo, tak, tak. Jajo. Jesteście pewni? Tak, tak. Jesteście pewni. Violette, Violette. Wy. Słuchajcie, jak najszybciej ustawiacie się, jak najszybciej. Gdzie jest A? Na końcu tam masz. Gdzie? A. Ja A. Macie całe hasło? B. K. Jest. Jakie jest hasło? Tak! Felindra, przekręć głowę tygrysa. Zebraliście bardzo dużo pieniędzy, chodźcie, chodźcie tego tutaj. Złota już wam nikt nie zabierze. Robert, Mariusz, to jest kolejne złoto, które stańcie zdobyłeś. Stańcie po drugiej stronie. Julita. Fajnie. Tomek. Rewelacja. Mariusz. Mariusz. Męczony. O! Jej wspomaganie chodź, było. Julita. Razem, 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 razem. No ładnie. Jest. Bez wątpienia wasz kapitan pomógł wam zdobyć to złoto. Ile jest go w pieniądzach? Zobaczmy. 32 160. Ekstra! Powiem krótko, gratuluję i zabierajcie się stąd. Wasza łódź właśnie odpływa. Weźcie wasze złoto. Bierzemy. Paspartu, prowadź do łodzi. Zaraz do was dołączę, żeby się z wami cieszyć. A ja zostanę tutaj. A ty chyba znowu zostaniesz sam, co? Nie całkiem sam. Są bardzo miłe kociaki, z którymi zawsze możemy sobie pomruczyć. Mogę sobie również zjeść kolację z ostrygami. Chyba zjeść ostrygi. Kasiu, ja nie jadam przyjaciół. Tym bardziej, że są nieliczni. Okej, okay, wiesz co? Idź już do łodzi. Trochę się zaczynam o siebie martwić, ale idę z nimi. Cześć! A ja jeszcze trochę popilnuję złota fortu Boyard. Do zobaczenia. Boyard jest to fajna nowa jakaś przygoda, zawsze lubię nowe jakieś wyzwania, a tutaj akurat coś fajnego było, jakaś nowa przygoda, zobaczyć, sprawdzić się w jakiejś nowej dziedzinie. No i tak naprawdę mogę powiedzieć już po, że nie żałuję, że zdecydowałem się na coś takiego. Mariusz dawał radę niesamowicie, bo no jest to przedłużymisiu,
Także pomógł nam potwornie. Wrażenia są niesamowite. Tego, co tutaj się dzieje, nie da się opisać, to trzeba przeżyć tak naprawdę. To jest wszystko dynamicznie, biegniemy, to się dzieje naraz, bez przerw. Biegiem z jednego miejsca na drugie, nie ma czasu na odpoczynek, nie ma czasu na nic. To się wszystko dzieje tak jak to widać, prawie w ten sam sposób. Rewelacyjne miejsce. Wrażenia są o wiele lepsze niż to sobie wyobrażałam. Naprawdę, niesamowita zabawa, niesamowite emocje, przede wszystkim adrenalina, no i te wyzwania. Po prostu coś niesamowitego. Oddałabym z chęcią tą wygraną, żeby to powtórzyć.